Witam serdecznie w 193. odcinku mojej serii z polskimi płytami winylowymi. Była i jest absolutną diwą nie do podrobienia. Jedna z największych wokalistek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A w latach 60. mieliśmy takich wyjątków wiele, a niektóre panie jeszcze nas cieszą swoim głosem, takie jak chociażby Sława Przybylska, czy od czasu do czasu jeszcze Irena Santor. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości wokalne, to tak jak wśród mężczyzn, wśród wokalistów Czesław Niemen dysponował najlepszym głosem w historii polskiej muzyki, tak wśród kobiet była to Czesława Gospodarek. Świat poznał ją jako Violette Villas. Debiutancki album Violetty Villas, moi drodzy, opatrzony numerem XL328, to rok 1966. Tutaj mamy zdjęcie Violetty Villas w kapeluszu, a z tyłu opis i wszystkie utwory. Moi drodzy, tutaj moim zdaniem trzy największe przeboje. Mamy tutaj Do Ciebie Mamo, niektórzy nazywają to kołysanką matki. Mamy kultowego Juska i aż brakuje mi jednego utworu, a jest, przyjdzie na to czas, oczywiście, super utwór, moim zdaniem jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o Violette Villas. I przeciekawym utworem jest również interpretacja Ave Maria No Morro, tą arię właściwie, można by powiedzieć, wykonywała również Katarzyna Bowery, ale Violetta Villas, no jakby się dobrze wsłuchał, to naprawdę przy dobrej wkładce nawet potrafi, dobra wkładka w gramofonie potrafi drżeć pod po prostu głosem Violetty Villas. Ja myślałem na samym początku, że z płytą jest coś nie tak, albo jest uszkodzona, a to po prostu głos, drżenie po prostu wkładki musiało być dobre, bo aż były zakłócenia. XL 0328, rozmazany pronit, pierwszy pres, czerwony. Moi drodzy, to był rok 66, natomiast ja Violetty Villas nie mam zbyt dużo, ale za to mam pierwsze dwie jej płyty. Także w roku 1967 Violetta Villas wydaje drugi album zatytułowany Dla Ciebie Miły. Utwór tytułowy to dzisiaj już absolutny evergreen z jej repertuaru. I nie ma się tutaj co dziwić, dlatego że był to naprawdę na tamte czasy wielki przebój. Tak wygląda ta płyta. Rok 67. Zmiana wytwórni płytowej z Pronitu na Muzę, ale to jest wszystko jedno. XL 0381, czyli rok 67, dokładnie. No i właściwie, tak jak mówię, tutaj oprócz utworu tytułowego mamy wspaniałą kolejną piosenkę 40 kasztanów, mamy Port bez mew, mamy Telefon do Ciebie, Błękitna Tarantella, też bardzo dobra płyta. Zajrzyjmy do środka. 1967 rok. Tak jest. Niebieska Muza First Press. Całkiem nieźle utrzymany egzemplarz jak na 57 lat. Co do życia prywatnego, no nie będę się wypowiadał. A propos tej całej historii, potem właśnie z tymi zwierzętami i tak dalej. Ja powiem krótko. Chciała, Violetta Villas chciała pomóc i pomagała zwierzętom. Natomiast wydaje mi się,
że przez całe swoje życie otaczała się nieodpowiednimi ludźmi. I mam na myśli w tym momencie osoby, które były najbliżej niej. A dobrą sprawę nikt nie pomógł. Violetta Villas nie żyje od 13 lat, ale pamiętana będzie zawsze.